Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do nowej gry na kanale o tytule Planet Zoo, stworzonej przez Frontier Developments, znanego z takich gier jak Planet Coaster, czy może z perspektywy kanału Jurassic World Evolution. I tutaj na początek dobra wiadomość, w przeciwieństwie do tamtych tytułów, Planet Zoo otrzyma język polski już od premiery, a w sumie to już nawet przedpremierowo, ponieważ osoby, które zakupiły wersję Deluxe, mają dostęp do bety, którą też tutaj testujemy. Z tego co wczoraj widzieliśmy na live, mamy dostępny już scenariusz, czyli poniekąd tryb fabularny, któremu mocno się przyjrzymy. Niestety jeszcze potrafi się czasem wysypać, dlatego przenieśliśmy to na odcinki, żeby jakoś ładnie tutaj przedstawić. A jak już będziemy po premierze 5 listopada, no to wtedy może będzie to dobra seria na live. Zobaczymy, jak się przyjmie, jak się wam spodoba. Liczę też na komentarze, co myślicie o tym tytule, jakie macie wobec niego oczekiwania i czy jest to gra, która mogłaby was zainteresować. No w sumie kolejna produkcja ekonomiczna, okraszona sporą dawką humoru, więc wydaje mi się, że ma duży potencjał na to, żeby to cieszyć, ale zobaczymy już w trakcie. Scenariusz. Rozpocznij karierę w zarządzaniu ogrodami zoologicznymi. Rozgrywaj zróżnicowane i coraz bardziej wymagające scenariusze i zobacz, ile możesz osiągnąć. Na początek rozumiem nic trudnego. O, ale blisko domu, blisko nas. Rezydencja Godwinów. Po tym jak Bernard Godwin kupił tę posiadłość w latach 80. XX wieku, wyremontował ją i zmienił jej nazwę. Rezydencja Godwinów stała się jednym z bardziej szanowanych ogrodów zoologicznych w kraju. Ostatnio zoo przeszło dalszą renowację, polegającą głównie na remoncie wielu siedlisk i obiektów, ale z pewnych względów prace nie zostały zakończone. I tu właśnie wkraczasz ty. No to nie możemy zostawić ich samych. A, hejo ad hematu. Sorry about that. I have a habit of slipping back into the Planco language. It's good to finally meet you in person. I'm Bernard, although I insist you call me Bernie. The only person who calls me Bernard is my wife. And even then, only when I've tracked elephant dung into the carpets. As you know, I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. And prides, thanks to a lion breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our old contractor had to retire after developing a fur allergy. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. So, it's up to you to finish everything off. Don't worry, though. I'm not completely throwing you into the deep end. My head keeper, Nancy Jones, will be lending a helping hand. Oh, she's a hard worker. And she'll expect you to be, too. But I'm sure you'll get along like a house on fire, or even better, one that isn't on fire. Less shouting that way. Hello there. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Good. Now, I hope you're ready to ditch your diploma, because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals? We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. No pięknie, czas rozpocząć wycieczkę. Jeszcze nie może tylko przejdziemy do miejsca, które nam gra tak wyraźnie wskazuje. Dwie sprawy techniczne. Da się ustawić większe napisy, jednak jeszcze na tym etapie bety czasem to ucina nam pewne przydatne przyciski, więc no, zostaniemy przy takim interfejsie, ale mam nadzieję, że do premiery jeszcze będziemy mogli to zmienić gdzieś już później w przyszłości i dać większe teksty, szczególnie tych rozmów, bo to one są najważniejsze, jeżeli chodzi o wielkość. Myślę, że reszta interfejsu działa tu całkiem nieźle. Druga sprawa, gramy w rozdzielczości 4K z ustawieniem wszystkiego na wysokie. No ultra gubiło klatki, a teraz jest, myślę, że całkiem przyjemnie, a różnicy aż tak dużej nie było widać. Grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year. But then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. Select one of the bears and you'll bring up its information panel.
No proszę bardzo, to tak jakby ktoś nie był w tym roku nad morzem, no to... Przyłączam się, możemy nadrobić tutaj. Tak zawsze mówię o tej rozdzielczości i jakości z tego względu, żeby mieć mniej więcej obraz tego, jak gra jest optymalizowana, bo często mamy tak, że odpalamy coś w 4K, no i te klatki gdzieś się gubią, a tutaj wydaje się być całkiem nieźle. This is where you can find out all kinds of information about your animal. The most important thing being its overall welfare. You'll learn more about animal welfare today as we go through your objectives. But for now, let's enjoy this magnificent animal. Why don't you select the camera at the bottom of its information panel? Widzę, że jeżeli ktoś grał wcześniej w Jurassic World, do tego też będę się bardziej odnosił, ponieważ Planet Coaster jest mi nieco obcy, ale słyszałem, że ta gra też czerpie bardzo dużo z tamtej produkcji, no to tutaj widać jest wiele fajnych takich aspektów, które mogą być całkiem podobne, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubił tamten tytuł, no to tutaj też spokojnie się odnajdzie. Znajdź wybieg dla niedźwiedzi. A, dobra, znaleźliśmy. Zobacz obraz z kamery. No cyk. See now, this is a fantastic way to get a close look at your animals. You can also get this view of an animal by simply double-clicking on it. Okay. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. No dobra, uciekamy stąd. I teraz tak. Lwiątka, lwiątka. No jeżeli ktoś był na live, to do tego momentu jeszcze doszliśmy i tutaj jest całkiem sympatyczne miejsce, ponieważ... Panthera Leo Leo, all the West African lion to you and me. Lions are the most social of the big cats and there can be as many as 40 lions in a pride. Although prides of that size are pretty rare. As Bernie would say, those lions are awesome. Which is precisely why I handle the training instead these days. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to our warthog habitat and see what needs doing there. Ponieważ taka to właśnie mimka się kryje na tym wybiegu na lwów. I co jest piękne w tej grze, wydaje mi się, że wiele zwierząt właśnie fajnie będzie obserwować dla samej po prostu obserwacji. Ale dobrze, tutaj tyle co z lwa. Zastanawia mnie ta budka, czy... Darowizny, 10 tysięcy z darowizny. Panie, donate, donate, dobrze. Skrzynka na darowizny. Skrzynka na darowizny mają ogromny wpływ na budżet zoo. Są to punkty, w których goście mogą przekazać datki przeznaczone na potrzeby oglądanych niedawno zwierząt. Aby skrzynki na darowizny przyniosły korzyść, muszą się znajdować w pobliżu punktu obserwacyjnego siedliska. Im przyjemniejsze wrażenie z oglądania, tym ochoczej goście będą skłonni przekazać hojniejsze datki. Okej. Okay. Bankomat, no tak, widać tu tych smaczków, gdzie będziemy rozwijać zoo, jest naprawdę sporo, chociaż liczę na to, że większość z nich nam wytłumaczy scenariusz, tak żebyśmy nie musieli przewijać tutaj tych niesłychanie dużych ilości tekstu, a po prostu skupić się na rozgrywce. Z tego co wiem, mieliśmy tu również fajną, a to do tego zaraz przejdziemy, encyklopedię zwierząt. To tak na zasadzie, że gra bawi, ale też see, i uczy. It's a lovely space for warthogs, but it's missing a certain something. Well, two somethings. The warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. No dobrze, więc wybieramy się. Kupić jakiegoś pumbę razy dwa. There you are, a pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just click on them and select buy from the side menu. Normally the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the market while you learn how it works. The last thing I need is you accidentally ordering a dozen elephants. Dobrze, nie chciałem, żeby... Nam koleżanka uciekła. No to jak widać pewne rzeczy jeszcze wymagają tłumaczenia, ale to no wspomnę. Beta, ta, która no niestety czasem rządzi się swoimi prawami i potrafi się zepsuć, ale trzeba przyznać, że i tak jak na ten etap, no to mamy całkiem dużo tekstów przetłumaczonych już na język polski, co jest dziwne, bo często polskie gry, które są w becie, nie mają w ogóle naszego języka, tak więc... Ale to mniejsza o to. Taka ciekawostka. Może tu bardzo fajnie podoba mi się ta encyklopedia. Wszystko, co możemy znaleźć, to na temat różnych zwierząt. Więc, no tak, wspomniałem też, bardzo mi się podoba takie podejście do gry, że nie tylko tutaj od tej strony, powiedzmy, ekonomicznej, ale również możemy dowiedzieć się czegoś więcej. As it happens, you are. So how about you move them into their new home?
Panie, w centrum handlowym, a co? Świnie w centrum handlowym? To już, wyślij do zoo. Jak rozumiem, tutaj sama dostawa zwierząt to też nie jest takie, że o, klikasz, pojawia się, tylko... Collect your animal and deliver them to your selected habitat. I've marked the trade center's location, so let's go and watch the caretakers in action. Chodźmy, chodźmy, tylko w takim razie gdzie jest to centrum, z którego przywożą te guźce? Bo rozumiem, to jest coś na podobnej zasadzie, jak mieliśmy swego czasu. Relokacja, panie, ja chcę zobaczyć, jak je noszą. Nie znajdziemy tak łatwo. To jest jak swego czasu... Mieliśmy w Jurassic World transport przy pomocy śmigłowców, tak? Tak samo tutaj tego guźca, tylko gdzie oni mogą mieć centrum handlowe? Godwin House? No ładnie kolega tu ma. Na bogato, na bogato. Tu coś jeździ. A to jest chyba wycieczkowe. Dobra, mamy cię. Well, as you can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Of course, normally we'd have to place the animals into quarantine before moving them into a habitat, but I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthogs' habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic, basically how happy they are, and that overall welfare statistic is itself comprised of four different areas: nutrition, social health, habitat, and enrichment. No i przynieśli nam Pumbę razy dwa, wraz z żoną. If you select an animal, you'll bring up the animal welfare information panel, which we saw earlier, where you can see how they're doing. That way, you'll know exactly what areas need to be addressed. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, each animal requires a different type of feeding station, and for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. Rozgadana nasza koleżanka, za wiele nie daje mi tutaj dojść do słowa, ale co istotne, tutaj też takie można powiedzieć déjà vu, jeżeli chodzi o nasze dinozaury, ponieważ tak widać, mamy tutaj te centra, gdzie możemy badać, kupić, leczyć, poddać kwarantannie. Tak więc, no może fajnie, że gra czerpie z wielu starych rozwiązań. Tak samo jak wtedy musieliśmy karmić ich miska na wodę, koryto na karmę. A co one wolą? Stację wodną? Chyba bez znaczenia. Macie tutaj michę. One już mają michę wody. A nie, nie mają. Dobra, to tu po środku. Tak samo jak w dinozaurach, też musieliśmy im tam dawać jedzenie, wodę, czy dostęp do wody, dostęp do jakichś krzaków, jak tam były te takie z długą szyją. Więc myślę, że powinniśmy się tu całkiem prędko odnaleźć. A małe koryto na karmę, koło wody, czy to lepiej w innym miejscu? Tak, żeby ludzie mieli trochę tu radości z tego. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. That bath will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare. Może jak postawimy tu przy ludzi, to ich czasem ochlapi. O, na płocie, panie, dawaj. Nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a feral state. Unfinished thingamajigs and what-sits all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. Dobrze, że samo zoo jest jeszcze w miarę małe, bo co będzie w przyszłości się odnaleźć, tak? Znajdź podświetlony obszar. Chyba mamy to. Misja wykonana. Tak, tak prawie. No dobra, skoro gra nie chce z nami współpracować, to sami zrobimy dalsze kroki. Tak chciałem pokazać grę świateł, bo niezwykle podoba mi się to tutaj, jak działa. Taki ray tracing, można by rzec. Znajdź podświetlony obszar. Znaleźliśmy. Dalej jest ukończy wybieg, więc wybudujmy barierki. Co prawda przy barierkach zastanawia mnie kwestia narożników. Czy nie lepiej od nich zacząć, jeżeli chcemy to wszystko jakoś razem w przyszłości połączyć? Proszę bardzo. Z jednej strony... O! Ale to niekoniecznie wcale takie proste jest, bo na przykład w tę stronę ten murek nie chce wyjść nam tak, jakbyśmy chcieli. No, będzie się trzeba nauczyć tego.
Job number one here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. Right, let's complete the perimeter barrier so we can adopt us some ostriches. I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. Chyba trochę uprzedziliśmy fakty, ale może to i dobrze. Zastanawia mnie, a tu coś jest, proste lub sekcje proste. No i to nam ułatwia budowę takich kanciastych ścianek. Remember, before you can place animals in any habitat, it has to have a full loop of connected barrier. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier, so the guests can see in. Widzę, mamy tutaj sporo różnych możliwości, jeżeli chodzi o budowę, więc dla fanów sandboxów, czy takich osób, które, może nawet nie sandboxów, ale osób, które lubią się bawić, żeby wszystko wyglądało tak gdzieś tam w głowie, to sobie wyobrazili, no to mogą się tu odnaleźć. Tylko trzeba nauczyć się korzystania z tych narzędzi i wcale to nie musi być takie proste jak na pierwsze podejście, tak? Czyli tak, zaznaczamy tu i szkło. Działa. Adding in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on, because it makes them happy. And because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing we need to do is to add a donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy to reach places, like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. To się nazywa wyczucie. All right, you've finished the habitat, so it's high time we adopted those ostriches, don't you think? Let's get four of them in here. Ło, ile za strusia, 220, to za świnioka chcieli 80, a to za drób aż tyle. No pięknie, chociaż widzę, jest duża różnica w cenie. 220 za kogoś ze złotym medalem, tutaj mamy srebro, a tutaj jest po prostu struś, struś bo struś. Na co to się przekłada? Wielkość, czas życia, płodność, odporność. Jak rozumiem, mamy zarówno samiczki, jak i samców. Więc bardzo możliwe, że będziemy mogli w przyszłości jakoś łączyć ze sobą te zwierzęta. No i właśnie, wtedy nam by zależało na jak najlepszych statystykach. Więc łącząc dwa złote strusie, tak to nazwijmy, no to moglibyśmy na przykład jeszcze na tym docelowo zarobić. Dobra, ale mamy wziąć wszystkie, więc bierzemy wszystkie. I tym razem przejdziemy do centrum handlowego. Już nas nie oszukają. Analiza zwierzęcia. A, myślałem, że trwa. Wyślij do zoo. Cyk. Wszystkie. Tak się cicho zrobiło. Dajcie jakąś muzyczkę, tak ładnie nam grało tu. Zresztą ogólnie muzyka w tej grze jest bardzo fajna, tylko mogłaby nie mieć przerw w odtwarzaniu. Mamy go. It's best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter, so guests can get a really good view of the animals. Proszę bardzo, jak na zwierzaka możemy kamerę zablokować, ale nie. Tym razem wejście musimy zarejestrować. Przybycie każdego dinozaura było. Właśnie, dinozaury, one były transportowane śmigłowcami między, na przykład zagrodami, ale samo pojawienie się wychodziło z tego takiego centrum stworzenia, czy jak to tam nazwać. O, płacą mi tyle, ile powinni. Niemożliwe. Powiedział nikt nigdy. Ten budynek socjalny jest strasznie daleko. Zanim tu dotrę, padnę ze zmęczenia. Ta praca jest strasznie nudna, przydałoby się odpoczynek. Ta praca jest naprawdę rewelacyjna. O, kolego, to się leczy. Tak, takie wahanie nastrojów. Ale dobrze, czyli jak rozumiem, samym tutaj dobrem pracowników też będziemy musieli się w przyszłości kierować. Dodaj stację żywieniową. Wybieg. Karmnik. Powolny. Dobrze. O, widzę, że to jest wszystko otagowane dla kogo. I pasuje tu dla strusia. Dej dla strusia. Daj koryto na wodę. O, proszę. Może przynajmniej nauczą się latać. Jak będą chciały się napić. Dobra, nie róbmy im takich świństw. I miska na karmę. Ale to dla tych nieśmiałych.
intro strusi. No i brąz jest nasz. Oh, good to see the ostriches have somewhere they can really stretch their legs. Did you know they can actually run at 43 miles per hour? Oh, heaven forbid they ever escape. The speed camera finds alone would bankrupt us. Well, Bernie certainly seems impressed. Did he do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. So, now we've made the ostrich's lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we? To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. Keeper huts are where the keepers prepare the food for animals, so they should be placed near to the habitats to make sure the keepers don't waste their time walking when they should be looking after the animals. Chociaż to pod strusie chyba bardziej ten by pasował. Jakby co, obracanie z klawiszem Z, a właśnie na Shift. A, Shift mamy góra-dół. Jakbyśmy chcieli, to ma prawo zadziałać? Zobaczmy. Chociaż no, trzeba pamiętać, beta, tak? Więc różne rzeczy mają prawo tutaj działać. Zobaczmy. Mam nadzieję, że niczego nie zepsuję. This keeper hut only has space for one keeper, but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Guests don't like seeing facility buildings and it can affect their happiness. Negatively. In case that wasn't clear. Something that all facilities, shops and a whole host of other objects need is power. And that obviously includes your newly built keeper hut. So let's place a transformer next to it, shall we? Przynajmniej może doglądać strusie z okienka. Oczywiście jak umyję, no bo tylko przez drzwi mogliśmy coś tu zobaczyć, ale fajnie, że zadbali o ten środek. To jakby ktoś się zastanawiał, czemu ten interfejs jest taki wielki, no to też wynika z tego, że on jest przeskalowany już w tej chwili o 200%, więc myślę, że twórcy będą jeszcze musieli trochę podziałać. Co przy skalowaniu się powiększy, co niekoniecznie. This map allows you to see what is and what isn't powered in your zoo. So, once you've placed your transformer, you can click in the bottom left to turn the heat map off. Lovely work. Now the keepers can start using the hut to prepare food, and thanks to where you've put it, they won't need to walk very far to deliver it to the ostriches and hippos. Let's get on to your next objective then. Bengal tigers. We want to adopt some, but I'm afraid there's nothing ready for them yet. Head on over to the plot of land I've marked out. It's not too far away. No proszę, tygrysy bengalskie, no. Your next job is to build a habitat. From scratch. And wood and concrete, I expect. So go ahead and build it. And don't forget the habitat gate. It's always best to place the habitat gate close to the keeper hut. As it happens, there's one quite near to the trade center. Make sure the guests will be able to see the tigers. Zastanawia mnie, czy te skały są taką naturalną ochroną, czy jednak mimo wszystko musimy budować też tutaj murek wokół, żeby ewentualnie oddzielić naszych gości od problemów. Sekcje proste. Proszę. Chyba nawet łatwiej się buduje i zdecydowanie te sekcje proste są przydatne, gdy tworzymy narożniki, tak? Bo wydaje mi się, że te skrzywione, chociaż znowu te zakrzywione, no to mogą budować takie, o, fajne ścianki. Ciekawe, czy możemy skrócić, znaczy przypuszczam, że na pewno możemy skrócić, tylko to wymaga już więcej za... A, tutaj mamy pewnie. Tak, jakby ktoś koniecznie chciał na przykład, żeby tutaj ten murek dochodził do narożnika, kończył się prosto, no to pewnie, o, tutaj skracamy. Wstawiamy następny i mamy taki ostry narożnik, tak, zgodnie z marzeniem, życzeniem. Ej, jak to woli. No, zabawy jest naprawdę dla artystów sporo. I żeby nam to się nie podkopały, te bengalskie tygryski. A czy możemy na przykład to wydłużyć, czy to będzie za długi? Uuu, to my może zamiast stawiać i tak często, lepiej jakbyśmy po prostu przeciągali wzdłuż. Nie wiem, jaka jest maksymalna długość, ale na pewno później prościej też w edycji. No dobrze, coś dla ludzi trzeba. Dla tygrysów już mamy, więc... Zróbmy szybkę. Zróbmy gdzieś wejście, może tutaj tak było, koło dozorców miało się kryć, więc powinno być spoko.
Albo tu, o. Now, Bernie takes safety very seriously at his zoos, so we should probably make sure those tigers can't jump out of their habitat, don't you think? The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. Okay then, you should start by double-clicking the habitat barrier, which will take you into barrier editing mode. Great. Now highlight the entire perimeter of the habitat. You can do that by clicking and dragging the barrier selection tool. Now you've got all of the perimeter selected, you can increase the height of it by clicking and dragging the barrier height tool upwards. You'll want to make sure it reaches a minimum height of 4 meters. Przypuszczam, że jest jakiś klawisz, który pozwoliłby zaznaczyć od razu całą barierkę, ale nie zapoznałem się z klawiszologią, ale to też jest dodatkowy dowód na to, że gra jest całkiem intuicyjna, jeżeli chodzi o... A niech będzie 404. Jak było E404 chcę... No tak. 404... No. Okay, that's the habitat boundary complete, the habitat gate in place, and most importantly, the tigers won't be able to jump out of it anymore. I think it's time we adopted those tigers. Wyświetl rynek zwierząt. O proszę. O proszę. 5000. Z torbami pójdziemy. No ale złoty tygrys bengalski. Samiczka i samiec. Dobra. Jakoś tutaj zgramy wszystko ze sobą. Adoptuj raz, adoptuj dwa. Zagramy. Właśnie, jak takiego tygrysa przeniosą? To jest ciekawe. Raz. Dwa. Szybko. While our trusty caretakers collect and deliver the tigers, let's take a look at preparing the habitat for their arrival. We'll start with the basics. Add a suitable feeding station for them. Panowie, idziecie po tygrysy? Nie, no nie możemy ominąć tego tutaj widowiska. Jak rozumiem, co też przyniosą w takim tutaj pudełeczku, jak strusie, też jak strusie. Być może docelowo to się zmieni, a może wszystkie będą tak to transportowane. W sumie ma to swój urok, tak? A tygrysy jak głodne, to będą przynajmniej zabawniejsze dla gości. No i jest, kotek. Razy dwa. Ty kolega, a co ty w tej robocie taki czerwony nos masz? Weź tutaj, chuchnij. No dobrze, ale no. Zajmijmy się wybiegiem. Czy zastanawia mnie też, czy miejsce, gdzie stawiamy taki karmnik, ma jakieś znaczenie z perspektywy dozorców, nadzorców, także na przykład dalej będą musieli iść tam to jedzenie wrzucić. Czy będziemy musieli uzupełniać te karmniki, tak to miało miejsce? Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. All you have to do is make sure the banks of the pool have a gentle slope so they can easily get a nice refreshing drink. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. You should do that by going into terrain and selecting the water tool. Panie, wzburzoną wodę jak na morzu... Nie pozwalają nam wzburzonej wody robić. No dobrze, teren, na którym znajduje się zoo, można dowolnie modyfikować. Potrzebne do tego narzędzia znajdują się w menu terenu. Rzeźbienie... Nie, najpierw forma, później rzeźba. Narzędzie woda, dodawanie wody. A, chyba coś zaczyna działać. Yes, that'll do nicely. Of course, just like the warthogs and ostriches, these tigers will also need some enrichment. Why don't you add some suitable toy and food enrichment items into their habitat? Panie, czy to jakiś balon nam odlatuje właśnie? Polska misja kosmiczna? I to nawet dwa balony. Ruszyły. Ruszyły, dobra, ale zawiesiłem się z widokiem. Narzędzia, wyłącz to. Wybieg. Frozen. Panie, co to jakieś... Halloween się zaczynają? Drapak płytka też. Może również nauczymy je latać. I prócz tego... A, no to dobra, damy im drapak. Jak rozumiem, ludzie będą szczęśliwi, gdy będą mogli coś takiego oglądać. On stoi na ziemi, czy nie? Tak średnio. Może dajmy im tam możliwość dojścia do tego. Okay, it's really starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in their habitat, so they can hide from the guests, or more likely the bad weather. Although, given that we're in England, you might want to think of that just as normal weather. Go on, add a shelter to their habitat. You can either build one from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you.
Aha. Schronienie. No dobra, tylko widzę, że jeszcze z tym poziomem muszę się nauczyć, żeby nie kombinować za dużo. Tak, aby ukryć się przed gośćmi. Może w ten sposób to by wyglądało całkiem nieźle. Czy będziemy mogli to postawić, jak jest takie pomarańczowe, czy średnio? Oh, poor Dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed. That's because they aren't too keen on the type of terrain in their habitat. Select a tiger and bring up its information panel. Rightio, click on the terrain tab. That way you can view the terrain information and see how they feel about the different types of terrain. That'll tell you what the tigers need more of or less of in this habitat. Mm-hmm. A co ci się tu nie podoba? Tygrysek. Tygrysek, dodaj jezioro. Zabawki, zwiększ dobrostan teren do 100%. Zwiększ roślinność do 100%. A jakieś podpowiedzi, jaki ten tygrysek lubi teren? Okay then. Open the terrain editing tool, select painting and give them some more soil. Yes, that should help with the habitat part of their welfare. Gleba. Tylko jak rozumieć? Gleba. O, to od razu nam wskakuje. Weźmy trawę długą i może to zastąpi też problemy, czy rozwiąże problemy z glebą. Uj, on nie lubi długi trawę, a myślę, że właśnie lubi długą trawę, że będzie mógł się schować w niej. Trawa krótka, tej jest za mało. No dobrze. Weź mu tu, niech mu gleba lekką będzie. Right then. All okay. Animals need plants and trees from their own biome or continent. You know, deserts, savannas, or Asia, Europe, that sort of thing. It looks like these tigers need a few more plants in their habitat. To get a perfect fit, use plants from the rainforest and temperate biomes that are native to Asia. Although if you have to, you can get away with using just one or the other. The tigers will also want a certain amount of their habitat to be covered by those plants. To find out which plants to use and how many, select a tiger and go to the Environment tab. Now, as you can see, some of the plants currently in the habitat aren't quite right for the tiger, like the wattle bushes. You can remove them if you want. O panie, ale znaleźć to wszystko. And you can use the filters to only show the types of plants you want to see. In this case, that's plants from the rainforest or temperate biomes. Jakie jeszcze mają wymagania? Drzewa im nie pasują, tak? Tylko się zastanawiam, czy to są drzewa, które tutaj mamy i te mielibyśmy usunąć z innego kontynentu niż zwierzę. No, a jakie to mądre zwierzę. Wytnij to. A w sumie to nie wiem, czy to to. Tak, jeszcze akaja mu nie pasuje. Bo co? Bo co? Głuk? Nie, z tego może być... O, tego nie chcę. Moment, czy to tamu nie pasuje? Czy bo to tam trochę inaczej wygląda. Orlica. No dobra. Zadowolony? Dobra. Pewna część już zniknęła. Teraz poszukujemy nowych roślin. Klimat. Trawy. Klimat umiarkowany i tropiki, żar tropików. Czy mamy jakąś podpowiedź co do sposobu właśnie, filtry? O, kontynent, będzie łatwiej. Klimat umiarkowany, trawy, tropiki, Azja. Tylko Azja nas interesuje. Biom, klimat umiarkowany, on robi się coraz lepiej. I jeszcze żar tropików, tak, by się przydało. Dobra, ale to chyba wystarczy, no. Zakładam, że tu sobie poradzi. Macie trochę głogu. Są szczęśliwsze? Może tak, żeby ludzie nie widzieli. Orlica. W miejsce tego, co tam uciekło. No, powoli rośnie, widzę. A to zamiast trawy, to on chyba lubi się w takich krzakach kryć, tak? To masz tutaj. Pułapka na kleszcze. I coś jeszcze, jak rozumiem, pokrycie ma dojść aż do... A moglibyśmy zrezygnować... No nie, chyba musi być Azja. Azja i głównie trawy, tak? Czyli specjalnie nam nawet nie dają... innych możliwości, więc musimy się tego naklikać. Panie, my zbankrutujemy przez te ich wymagania. Ale jak rozumiem, no ta roślinność musimy w tę stronę pójść. I coś z tego ma szansę być tutaj lepszego. Więcej głogu.
kurczę, to jest dobra gra dla tych, co gdzieś tam czują jakiś taki pociąg do ogrodnictwa. Tak, to proszę bardzo, jak można to zrobić. A ciekawe, czy ma wpływ na kryjówkę, jakbyśmy na przykład... zakładam, że później więcej tych roślin jeszcze dochodzi, ale jakbyśmy im zrobili tutaj cyk, cyk, w kryjówce kilka takich trawiastych schowków. Cyk, może orlice jeszcze tu na wejście. No zaraz dojdziemy już do wymaganego poziomu, chyba 15%, tak to wygląda. Może coś przy wodzie, bo przyznam, że jest tak pusto, smutno. Panie, 30 za tak, jak to można wielki krzak mieć za 30? Kto to wymyślił? 15% już jest. Oszukują nas na tym. No ale widać tygryski, tak. Widać, co tygryski lubią najbardziej. Tyk. Tyk. O, już jest trochę lepiej, 33% roślinność. Ja myślę, że im te betony trzeba by było tutaj ukryć. Kolejny balon leci, a tu jest skrzynia na donaty. W sumie moglibyśmy tam taką wykrzywioną szybę zrobić też dla nich. To może wzdłuż tutaj zrobimy jakieś... O, i ruszyła machina zadowolenia z roślinności. Sreberko. Idealnie pod świstaki. Good neighbors. I guess that's doubly true when one of the neighbors is a Bengal tiger. Still, those tigers look so happy that I doubt they'd leave. Even if you did poke a hole in their fence. Oh, but for heaven's sake, don't test that theory. Right, let's head over to the Indian peafowls. I've been told that we need to improve their social welfare. Już, już idziemy. O, a szkoda, bo widać w scenariuszu jesteśmy chwilowo ograniczeni do tego, na co nam gra pozwala i na przykład możemy wstawić tylko jedną szybę, a nie na przykład duża część ogrodzenia z szyby. Nieistotne, przechodzimy do centrum. Ostatnia misja na złoto. A to może połączymy w jedną całość. Będzie długi odcinek, ale mam nadzieję, że to nie jest wielki problem. No tak. Just find one of the peafowls and select them to open their information panel. Then we can have a good gander at how they're doing. Although technically, I suppose gandering would just be for geese. Expand their social welfare and we can get a bit more detail. To już widzę, jak to działa. They've clearly got plenty of space and they're not stressed, but it looks like their social group isn't quite right. So let's find out more. Click on the social tab at the top of their information panel to see what's wrong. No jaki smutny, nawet nie ma przed kim tutaj piórek rozwinąć, pokazać. A to samiczka. Ale to smutna, bo nie ma kto jej piórek pokazać w takim razie. Right, as you can see, the peafowls need their population to be larger. To solve this little problem, you'll need to adopt 3 more female peafowls. Well, off you pop to the animal market. No proszę, czy to takie społeczne zwierzątka te pawie? Kurczę, same samiczki. Mam nadzieję, że tam jakiegoś samca mieliśmy. Co to jest 300 dni? Czas życia? Dobra, później będziemy się martwić. Zapłacone! Raz. I 3. Proszę bardzo. Gra uczy też jej matematyki. I expect they'll be delivered soon. But sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy. Let's head over there and see what's wrong with her. Pantera śnieżna, ale widzę, że chyba po prostu nie mieliśmy klikać na te wybiegi, tak wcześniej nam nie zaznacza, tylko odpowiednio blisko się przesunąć. Just like people, animals can suffer from stress if things aren't quite right. You know, like when you see someone putting the milk before the tea bag. In the case of these snow leopards, they're a bit stressed by their lack of privacy. You can lower their stress levels by swapping out the normal glass barriers for one-way glass. It's not a cheap option, but I think they're worth the expense, don't you? This will give the snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the guests. A to wiele tłumaczy teraz. Co ciekawe, my możemy nawet w tych kamieniach robić im kryjówki, przy czym no one by chciały mieć trochę prywatności w tym miejscu, więc robimy lustro weneckie. Of course, when an animal isn't in its natural biome, it's probably going to be too hot or too cold. Unsurprisingly for the snow leopards, it's too hot.
even with the terrible British weather. You should help cool it down by adding some coolers to their habitat. But let's start by opening up the temperature heat map and having a look-see at the temperature in the leopard's habitat. Panie, ale to tego, to naszą maszynę do zmiany pogody poproszę odpalić. Zostawili nas, tak, mapa cieplna. Finanse. Oszukamy system, podobno na H jest. O, proszę bardzo. A, tu góry nam uciekła. As you can see, we already have one cooler in there. Let's pop some more down and get as much of the habitat as chilly as we can. Luckily for us, this habitat already has power, but you'll need to make sure of that in the future. Just so you know, if any part of a habitat is powered, then the whole habitat will be powered. A, czyli to są klimatyzatory, to coś z ziemi. No właśnie zastanawiało mnie, jak oni to rozwiązali, kwestie temperatury. Tylko żeby nam drzewko nie padło. I ile tego mamy mieć? Cele. I to już działa? Cele. A tutaj aż 3 klimatyzatory. Nie wiem, jak blisko one powinny być, ale myślę, że im tutaj w domku też dobrze, jakby trochę schłodziło. Proszę bardzo, i zaczyna działać. It'll take a little while for the temperature to adjust once you've added coolers or heaters, but now we've got the coolers in, we can address the leopard's terrain welfare. You see, what the leopards really want in here is snow and rock, so let's make that happen. Co marudzisz? Śniegu sypnęliśmy. Teren, dobrobyt, teren. Trawa długa, a nie, za dużo długiej trawy. Więcej skał i więcej śniegu. No dobrze, weźmy teren. Skała. Panie, gładka, szorstka. Skał tyle. No i pięknie, taka jałowa ziemia jeszcze, jak to przejdzie śniegiem. Niech im będzie. Póki co testowo. Trochę śniegu zamiast trawy. Cyk. Chociaż nie wiem, no właśnie, jak długo ten śnieg się utrzyma tu bez tych klimatyzatorów. Możemy tu im śnieg dorzucić. All of that should give you a pretty good understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check on all the other animals in the zoo and fix up any issues with their habitats. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. And that average welfare is a very important statistic. Now, to quickly see how all your animals are doing in the zoo, you should go into zoo management and then into the animals section. Zwierzątka. Zobaczmy. As you can see, this list shows you the animals' overall welfare. So, if something's amiss, then you can quickly pop over to them using the locate button. Right. I'm off for a cuppa while you make sure all the animals are well looked after. Lemur. Prowadźmy do niego. Nie wiem, czy mu brak kąpieli, nie głoduje. To zaraz już się skończy ten problem. No dobrze, lemurek, ale czemu ty głodujesz? Jak to jest, że wszyscy kumple mają co jeść, a ten jeden jest taki, kurczę, który głoduje? Trafimy na niego? Może się zablokował gdzieś? Wybieg. Czystość. No dobra, popracujmy nad tym, czyli wybieg. No i mamy nareszcie dostępne wszystko, tylko teraz która karma, znaczy stosuj niestandardowe tagi, które coś nadaje się dla lemura, bo tu tych tagów jest całkiem sporo, więc znaleźć. Żyrafa, lemurek, tu jest dużo, tapir. O, jest lemur, ale to na wodę. Wodą się nie naje za bardzo. Platforma. Czy możemy kliknąć? Właśnie, tu chyba filtry. O, gatunek. Lemur. Czy jak rozumiem? O, jest dużo lepiej. Platforma żywieniowa. Damy im też coś tutaj. Ale mają co jeść. Czyli no, oszukują nas te lemury. Weźmy coś związanego z czystością. Grzejnik, klimatyzator. Możemy ją rozmaicenia dorzucić jeszcze, jakąś piłeczkę koło jedzenia. No panie, no... Do wspinania. Tutaj tak zresztą widać, z tych miejsc do wspinania można robić fajną zabawę, tak? Ale... Wypuść zwierzę ze skrzyni? Moment. To jest jeszcze zamknięte?
Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Aaa, świetnie. To tłumaczy, dlaczego mógł być głodny. Chyba. Lemur? Dzień dobry. O-o. Zwierzę umiera z głodu. A czy możemy go przenieść w takim razie? Bo widzę, że on się chyba zablokował, ale... Możemy przenieść z powrotem do centrum. Jako taka, a weź. Tak. I problemu nie ma. Anco. Dobra, do ciebie zaraz... Ty też z głodu? Do Strusia za moment wrócimy. Zwierzę z bliskiej śmierci. To jest stresujące. Gatunek. Struś. Gdzie tu jest struś? Nie chcemy już lemura. Struś, jaki to był? Czerwono? Załóżmy, że tak. Nie. Moment. Jaki struś? Paw. Ale nic nie możemy zrobić. Pawiu, chciałbym. Weźmy tak. Paw. Dobra. Wygląda to lepiej. Karmnik. No wielki ten karmnik, nie? Miejsce do spania, miejsce na przysmaki. O, miska na karmę, właśnie. Zróbmy jakieś większe. No mam nadzieję, że przyjdzie i zje, tak? Zresztą przyszedł kolega nakarmić, więc liczę, że to jakoś tu rozwiążą te problemy. No, wydawałoby się, że to zoo już tutaj działa, tak? Powinno. A okazuje się, że nie do końca. Anco, wrzucić go z powrotem. No widzę, że też te 200% interfejs czasem nam wychodzi poza tutaj... brzegi i nie wszystko od razu widać tak, byśmy chcieli. Tak, ogród zoologiczny. Gdzie jest struś? Nie ogród zoologiczny. Handel zwierzętami, o, eksponatami też możemy handlować, co ciekawe. Czas życia 17%. Wypuść na wolność? Nie, wyślij do zoo. Może całkiem nieźle by się czuł wśród tygrysów. Też byśmy mogli to jakoś zaplanować. No dobrze, czy poprawiliśmy? Poprawiliśmy trochę stosunki. Paw. No, Anco właśnie wraca, już normalnie będzie tutaj, się chyba odnajdzie za moment i będzie już mógł działać tak, jakby miał działać. Kurczę, to autentycznie jest jak w zoo. Zastanawiam się tylko, co zrobić z żywieniem tego kolegi. O! Rozwiązał problem. Czyli wystarczyło postawić miskę, czy też... No doszedł na miejsce tam, gdzie miał dojść. Zaraz nasz kolega, król Julian, taki tu wygodny, dojdzie też do punktu docelowego i rozumiem, że wtedy będziemy mieli no coś pod 80%. A co to za telewizor? Ze złej strony to sto... Aha. Lemur. Fajnie, podoba mi się to tutaj rozpiska wszystkich. Już się bałem, że wypuśćcie lemury. A może? Co to za strajki? Protest w obronie zwierząt. Są zdenerwowani złym traktowaniem niektórych zwierząt. Popraw sytuację. El Presidente. Myślę, że jesteśmy w stanie to rozwiązać. Anco, ty weź zacznij jeść, bo zaczynają nam protestować przez ciebie. Przecież mają jedzenie na każdym kroku. Karma dla małp. No tu jest bieda. Wyślij dozorcę na wybieg. Dobrze, dozorca idzie na wybieg. Anco, ty jedz, a nie ty się bierzesz za ćwiczenia. A my w tym czasie... Tak, najpierw popracuję nad muzyką. No dobra, protestujący chyba zabrali nam boomboxa. Kata. Ale co jest nie tak z tym żywieniem? Czy my jesteśmy w stanie ich jakoś pokierować i zjeść? Przecież no... Dozorca w drodze. Ale to jest dziwna sprawa. O, tu donieśli więcej lemurów. Nie no, świetna sprawa. Wypuść wszystkie. Przynajmniej te przyszłe są już najedzone, ale... Młody, ty jesteś głodny. Kata. Anco. To jest dziwna sprawa, bo mają jedzenia dużo. Przecież mają tam sypnięte, tak jakby chcieli. Tutaj. Wezwij dozorcę na wybieg. Już wezwaliśmy. Nie mamy specjalnie wpływu na to, kiedy zjedzą. No widać,
muszą jeszcze popracować nad tym. Zastanawia mnie sama kwestia jedzenia, jak to tam działa, ale my przejdźmy do zwierząt, no... Tymi zaraz jakoś będą musiały, znaczy same sobą będą musiały się zająć. Anco, mam nadzieję, że w końcu trafi na miskę z jedzeniem, bo no nie najlepiej to wygląda. Chyba że go trzeba karmić i nam tego nie powiedzieli. Hipcie marudzą, chociaż nie. Większymi marudami są zebry, bo im coś tutaj masowo nie pasuje, więc może jakby jednej zebrze poprawić warunki rozmaicania żywieniowe i zabawek. Jeżeli poprawimy jednej zebrze warunki, to tak naprawdę wszystkie będą szczęśliwe. Tak przynajmniej zakładam. Czyli paw odchodzi, zebra stepowa. I teraz tak, urozmaicenia to miały być żywieniowe i zabawki. Słupek do ocierania, cyk. Wow, 100% już. I karmnik bębenkowy jeszcze. No już coraz lepiej, coraz lepiej. Duże koryto. A co to za zabawa z dużym korytem? Z rury to pociągnąć, a nie, to nic nie daje. Dobra, to mają jeszcze jeden taki karmniczek. Może nie zobaczę, że to jest to samo, więc... Not bad. Not bad at all. I think it's fair to say that you've passed the first part of your training with flying colors. There's still lots more to learn, but we'll have to head to another one of Bernie's zoos for that. If you want to grab your passport, we'll head off, shall we? Mamy to, mamy to. A najlepsze, że Anco chyba właśnie zjadł. Sounds like you've got the whole zoo purring away nicely. Well, purring, grunting, screaming, booming. All the appropriate noises. I guess I was right to hire you, huh? Don't tell her I told you, but Nancy wasn't sure you'd even last the morning. So, we're happy this is working out. And Nancy owes me a foxy coffee. As strange as it seems, considering we just met, when I look at you, I feel like you're the child I never had. After the one I did have, obviously. But you see, zookeeping's not for my daughter. Don't get me wrong. Emma absolutely loves animals, but she set her sights somewhat higher. Mm-hmm. Wants to save the entire planet. I'll just settle for saving a couple of species. And maybe having a type of frog named after me. No i tak się prezentuje nasze pierwsze spotkanie w tej, myślę, że niezwykle przyjemnej grze. Dajcie znać, czy jeszcze przed premierą mielibyśmy rozegrać choć jedną dodatkową misję dostępną w scenariuszu, czy czekamy aż do listopada, gdy tak rano pewne błędy, które tu występują i niedociągnięcia, chociażby z tym interfejsem, zostaną załatane i wyjdzie już w ostatecznej wersji. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!